Jesteśmy w jednym z zaprzyjaźnionych sadów wdrożeniowych w Złotej koło Rybna. Muszę powiedzieć, że czasy nadchodzą trudne. Z roku na rok sadownikom będzie coraz trudniej z uwagi na przybywające nasadzenia. Przy okazji musimy cały czas mówić o tym, że plonotwórczość, jakie osiągamy w sadownictwie, jest też na coraz większym poziomie. Z tego powodu należy się liczyć, że godnie sprzedawać owoce będą mogli tylko ci, którzy te owoce wyprodukują na naprawdę wysokim poziomie i pewnie z uwzględnieniem także jak najmniejszej zawartości substancji aktywnych, czyli kiedy tych pozostałości środków ochrony roślin będzie jak najmniej i oczywiście wszystkie, które zostaną wykryte, będą legalnymi, dopuszczonymi do obrotu środkami ochrony roślin. Jak widać, gospodarz sobie radzi doskonale. Odmiana Jonagold godnie funkcjonuje. Przerzedzenie już częściowo zrobione, natomiast jeszcze będzie niewielka korekta. Zastosowane nasze technologie i Avalon, i także spodziewamy się w tej chwili intensywnego nawożenia wapniowego w oparciu o nasze produkty. I dzięki temu otrzymamy na końcu finalnie duży, smaczny, dobry, jędrny owoc jabłka, który jaki każdy z Państwa chciałby skonsumować. W sadzie, w którym prezentujemy linię nawozów Avalon, właśnie w tym momencie jesteśmy już po drugim zabiegu wzrost owoców. Będą jeszcze wykonane dwa zabiegi na wzrost owoców jeszcze przed zbiorami i jeden zabieg po zbiorach owoców. Na ten moment nasze zalecenia jest dostarczanie jak największej ilości wapnia owocom w celu poprawienia ich jędrności i uchronienia przed chorobami fizjologicznymi, takimi jak gorzka plamistość podskórna. W naszej ofercie polecamy Prohorti Mrówka, mrówczan wapnia, 260 g w litrze, z aminokwasami, bardzo łatwo przyswajalny, bezpieczny w stosowaniu. Prokan. Współpracujemy z polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji najlepszej jakościowo żywności. Prokan. Agronomia sukcesu.